Panie nadinspektorze, dowódca uroczystości komisarz Milde melduje gotowość do uroczystego zakończenia finału 26. ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji turniej par patrolowych Patrol Roku. Dziękuję. Szanowny panie generale. Panie, panowie oficerowie. Mam przywilej poinformować, że w naszej dzisiejszej uroczystości udział bierze pierwszy zastępca komendanta głównego policji, pan nadinspektor Dariusz Augustyniak. Obecny jest również pan inspektor Robert Kumor, dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Pan inspektor dr Rafał Kochańczyk, komendant Szkoły Policji w Katowicach. A także pan młodszy inspektor Aleksander Babiński, członek Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Zanim przejdę do ogłoszenia ostatecznych wyników finału 26. ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji, turniej par patrolowych Patrol Roku 2019, chciałbym serdecznie pogratulować udziału wszystkim zawodnikom, bez względu na zajęte miejsce. Dziękuję za zaangażowanie i walkę w duchu sportowej rywalizacji. Serdecznie również dziękuję Państwu kierownikom i opiekunom drużyn za wzorową współpracę i bezproblemowość w kontaktach z sędzią głównym oraz wszystkimi sędziami zawodów. Ogromne słowa podziękowania kieruję także do sędziów i obsługi sekretariatu turnieju, do słuchaczy szkoły pomagających w jego przebiegu, a także do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników szkoły, zarówno z pionu dydaktycznego, jak i logistycznego, którzy wspierali mnie w realizacji tegorocznych zawodów. Dziękuję Państwu serdecznie. Komunikat końcowy finału 26. ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji, turniej par patrolowych Patrol Roku 2019, klasyfikacja dla poszczególnych konkurencji. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji bieg pościgowy zdobyli starszy sierżant Jarosław Grunt, sierżant Joachim Jakimiuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Puchar wręczy pierwszy zastępca komendanta głównego policji, pan nadinspektor Dariusz Augustyniak. Dyplom wręczy komendant Szkoły Policji w Słupsku, pan inspektor Jacek Gil, w asyście dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, pana inspektora Roberta Kumora. Przypomnę, puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji bieg pościgowy. Starszy sierżant Jarosław Grunt, sierżant Joachim Jakimiuk, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji strzelanie sytuacyjne zdobyli młodszy aspirant Krzysztof Gniadek, sierżant sztabowy Paweł Witkowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Strzelanie sytuacyjne w tej konkurencji najlepsi przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji stosowanie technik obozwadniania osób zdobyli starszy sierżant Piotr Solosz, sierżant Artur Kotlarz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Laureaci konkurencji stosowanie technik obozwadniania osób, reprezentanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, starszy sierżant Piotr Solosz i sierżant Artur Kotlarz. Przed nami jeszcze interwencji i dedykacje zawodowe. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji przeprowadzanie interwencji policyjnych z elementami udzielenia pierwszej pomocy zdobyli starszy posterunkowy Krystian Michalczuk, starszy posterunkowy Maciej Lejwart z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Najlepsi policjanci w interwencjach policyjnych z elementami udzielania pierwszej pomocy. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji test wiedzy zawodowej zdobyli starszy sierżant Jarosław Grunt, sierżant Joachim Jakimiuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Puchar dyrektora Biura Kadr Szkolenia i Usługi Prawnej zdobywa Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. W składzie sierżant sztabowy Wojciech Górnik, starszy sierżant Majdan Brzezina, sierżant sztabowy Arkadiusz Sikora i starszy sierżant Bogdan Stefaniak. Nagrody pieniężne fundowane przez Komendanta Głównego Policji wręczy pierwszy zastępca Komendanta Głównego pan nadinspektor Dariusz Augustyniak, a okolicznościowe dyplomy dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji pan inspektor Robert Kumor. Przypomnę miejsce trzecie w klasyfikacji drużynowej Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Sierżant sztabowy Wojciech Górnik, starszy sierżant Mariusz Brzezina, sierżant sztabowy Arkadiusz Sikora i starszy sierżant Bogdan Stefaniak. Trzecie miejsce, klasyfikacja drużynowa. Puchar dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji drużynowej zdobywa Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. W składzie młodszy aspirant Krzysztof Gniadek, sierżant sztabowy Paweł Witkowski, starszy sierżant Piotr Solarz, sierżant Artur Kotlarz. Raz jeszcze przypomnę, młodszy aspirant Krzysztof Gniadek, sierżant sztabowy Paweł Witkowski, starszy sierżant Piotr Solarz i sierżant Artur Kotlarz. Zdobyli puchar dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji za zajęcie drugiego miejsca. Puchar Komendanta Głównego Policji za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej zdobyła Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Puchar i nagrody pieniężne wręczy pan generał, okolicznościowe dyplomy wręczy pan komendant Szkoły Policji, a w asyście odbędzie się do pana dyrektora Biura Prewencji. Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów dla Naczelnika Wydziału Prewencji Najlepszej Komendy Wojewódzkiej Policji zdobywa podinspektor Maciej Zakrzewski z KWP Białymstoku. Puchar wręczy członek Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów pan młodszy inspektor Aleksander Dawiński w asyście pana generała, pana komendanta szkoły i pana dyrektora. Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów dla Naczelnika Wydziału Prewencji Najlepszej Komendy Wojewódzkiej Policji podczas 26. finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Patrol Roku. Ten puchar zdobywa podinspektor Maciej Zakrzewski, Komenda Wojewódzka Policji właśnie w Białymstoku. Puchar Komendanta Szkoły Policji w Słupsku za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej zdobywa patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w składzie starszy sierżant Piotr Solarz i sierżant Artur Kotlarz. O wręczenie pucharu proszę pana Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, inspektora Jacka Wila. Nagrody pieniężne ufundowane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego policji wręczy pierwszy zastępca komendanta głównego policji pan nadinspektor Dariusz Augustyniak, a brązowe odznaki i okolicznościowe dyplomy wręczy dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji pan inspektor Robert Kumor. Puchar Komendanta Szkoły Policji w Słupsku oraz nagrody pieniężne ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego. Puchar
Panowie, jeszcze raz gratuluję. Ja nie zasłużone wyznanie. Myślę, że jest to chyba dla... Pan Komendanta Głównego Policji za zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej zdobywa patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w składzie starszy posterunkowy Krystian Michalczuk, starszy posterunkowy Maciej Lęka. Miejsce drugie i Puchar Komendanta Głównego Policji. Starszy posterunkowy Krystian Michalczuk, starszy posterunkowy Maciej Lęka, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. Dodatkowo srebrne odznaki turniejów barwatorowych, nagrody pieniężne ministra i komendanta cywilnego, a także okolicznościowe dyplomy. Pułkownik Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej zdobywa patrol z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w składzie starszy sierżant Jarosław Grunt, sierżant Joachim Jakiduk. Zdobywcy Pucharu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy za miejsce pierwsze 26 edycji turnieju par patrolowych Patrol Roku. Puchar i nagrody pieniężne ufundowane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego policji wręczy pan generał Dariusz Augustyniak. Złote odznaki pan dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, a okolicznościowe dyplomy pan komendant Szkoły Policji w Słupsku. Przypomnę również Państwu, że od ubiegłego roku puchar nie jest już pucharem przechodnim, ale każdorazowo na każdą edycję jest fundowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzedni, ufundowany jeszcze przez Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, znajduje się w naszej Izbie Tradycji Stolicznej. Od 2 lat puchary co roku funduje Pan Prezydent. Laureaci zdobywają nagrody pieniężne pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana komendanta głównego, złote odznaki oraz okolicznościowe dyplomy. Przypomnę również, że w historii poprzednich turniejów jako nagrody były również radiowozy i broń służbowa,